Kapitanie, proszę dać Farze plany, powiedzieć jej prawdę. Będziesz mógł powiedzieć całemu światu. Świat nic mnie nie obchodzi. Zrobiłem to dla mojej siostry. Centrala do 06. Sojuszniczy helikopter zbliża się od południa. 180. Znak wywołacz to obserwator 1. Zrozumiano. To Laswell. Co ona tu robi? Czuję krew. To dane wywiadowcze, weź je. Tak jest. Co do cholery? Kończymy sprawę. Przekazujemy go. Komu? Rosji. Wymiana więźniów? W jedną stronę. Rozkazy, szefie. Czekaj. Nie utrudniaj, kapitanie. Daj powód, żebym tego nie zrobił. To wojna zastępcza, John. Jesteśmy w niej tylko pionkami. Mów za siebie. Oddaj go. Tak jest. Hadir jest wasz, ale dane moje. Cokolwiek tutaj robisz, mogę pomóc. Jakby co, odezwę się. Osłaniam cię. Vara! Pogadajmy! Dobrze wiem, jak to działa, kapitanie. Nie tym razem. Oddali Hadira w ręce Rosjan. Zabiją go. Jak mu się poszczęści? Wygląda na to, że znów uratował pan świat, kapitanie Price. Hadir znalazł laboratorium Barkowa na wschodzie Gruzji. Fabrykę gazu? Planował ją zniszczyć. Do reszty kurwa oszalał. Wszyscy chyba oszaleliśmy. Hmm? Prawda, Alex? Potwierdzam, sir. Z twoją pomocą możemy dokończyć jego dzieło. Dobry z pana przyjaciel. Z pewnością jeszcze straszniejszy wróg, ale... Ja nie przekraczam granic, nie najeżdżam. Bronię moich ludzi tutaj, ich domu. Czasami najlepszą obroną. Mamy wszystko. Plany... Personel. Rozumiem. Bojówka niepowiązana z Zachodem nadaje się idealnie. Winą obarczą terrorystów. Co nie? Można panu ufać. Jeśli Barkow tam jest, jest mój. A tajna operacja ma na celu zniszczenie laboratorium Barkowa. Nikolaj jest w środku, dostarczy nam ładunki wybuchowe. Dwa oddziały zinfiltrują obiekt. Garik i ja umieścimy ładunki na rurociągu. Fara, Alex, odbierzecie od Nikolaja detonator i podłożycie bombę przy głównym piecu. Kiedy ładunki będą gotowe, oddalcie się na bezpieczną odległość i wystawcie to wszystko. Wsparcie powietrzne od Laswell utoruje nam drogę, reszta należy do nas. Oddziały odsłonięte na północ od mostu, prosto o ostrzał. Spodziewają się nas. Zobaczmy, kto jest w domu. Jara, Jara! Teren czysty, Kate. Ruszamy. Zajmujecie kontrolę nad ostrzałem. 3-1. Zasoby powietrzne są ważne. Przyjąłem. Dobra robota. 3-1, strzelajcie z głową. Obserwator bez odbioru. Dobie! Jaguar 4-7, Tuleko 3-1. Cel oznaczony. Tak jest, cel trafiony! Na drodze!
kurierze! Wróg, przygotowaj się! 3-1, Jaguar wrócił na obszar działań. Ogień zaporowy! To echo! Jaguar na pozycji! Rozwoju do działania! Zaporowy! Tam! Przy drzewach! Tam! Poddaj! 3-1. Jaguar wrócił na obszar działań. Bezpośrednie trafienie. Rozwaliłeś całą grupę. Wysyłam pocisk. Co stało? To echo. Jaguar musi się schodzić. Przytrzymajcie! Jeden za drzewem! Jaguar na pozycji. Gotowy do działania. Bóg wrog zabity. Osłaniać mnie! Rozumiano. Tu Jaguar. Sprzęt cudzi się przed ponownym atakiem. Czekajcie. Zaraz będziemy na górze. Ruszcie dupy! To echo. Jaguar jest do waszej dyspozycji. To generał Barkow. Jest tutaj. Dopilnujmy, żeby został tu na zawsze. Dobry strzał! Trafiony! Nie trafiliście! Trzymać ogień! Ponowić atak! Jest zestrzelony! Dobra robota! Wycofują się! Cel trafiony! Próbuję załatwiłeś całą grupę! Trzech wrogów zabitych w akcji! 3-1! Jaguar oddala się w celu spodzenia! Czekajcie! Rozumiano! Kolejni! Tak, tam! Ognia! 3-1! Jaguar wrócił na obszar działań! Atakiem! Czekajcie! Do wszystkich! Drzwi zablokowane! Potrzebuję wsparcia! Oddział Echo! Teraz wasza kolej! Przedrzyjcie się do Mikołaja i zabierzcie ładunki! Zdjęcie te maski! Możliwe, że Barkow wypuścił gaz! Chodźcie! Pracownicy uciekają! Do dzieła! Są nieźle uzbrojeni, jak na laboratorium. Rozwalimy to wszystko. Rozstawcie się. Rozejść się! Uwaga! Thank you.
drugie piętro! Para! Nikolaj! Szybko, zabierzcie ładunki! Detonator uruchomi reakcję łańcuchową. Kiedy wysadzimy piec, to i resztę też. Zgadza się. Nie zgub. Czemu nam pomagasz? Barkow to skaza na dumie mojego narodu. Trzeba go powstrzymać. Spasiba, Nikołaju. Resztę zabiorę do kapitana Price'a. Do zobaczenia po wszystkim! Powalony!
strzela! Tędy dojdziemy do piecza! Jesteśmy blisko! Para! Mamy problem! Echo, tu dowódca! Słyszycie mnie? Słuchamy, dowódco! Znalazłem generała Barkowa! Zmierza w kierunku lądowiska do helikoptera! Echo, zbliża się do pieca, dowódco! Podłóżcie ładunki i spadajcie! Przyjąłem, echo bez odbioru! Tędy dojdziemy do pieca! Tu są drzwi! Zajmę się tym! Czysto! Co się stało? Detonator się spieprzył. Nie działa. Pójdę tam. I co zrobisz? Zapalę piec. Nie uciekniesz na czas. Wiem, co robię. Farah, posłuchaj mnie. Nie, to ty posłuchaj. Przez tę truciznę mój lud zaznał czegoś gorszego niż wojna. Nie przyszłam tu po to, żeby zawrócić. Nie o to cię proszę. Proszę, żebyś wydała mi rozkaz. Nie zrobię tego. Pani komendant, proszę. Nie jestem twoim dowódcą. A kto jest? Bo ktoś musi to rozpalić i ktoś musi zabić Barkowa. A ty się nie rozdwoisz. Całe życie wykonuję rozkazy, Farah. A w ten naprawdę wierzę. Wydaj go. Jesteś bojownikiem o wolność. A ty urodzonym przywódcą. Daj sygnał. Idź. Tak jest. Powodzenia. Przyjąłem echo, przedzieramy się do rurociągu. Wszystko gotowe, sierżancie? Walić zasady, co, kapitanie? Najwyższy czas. Zacznijmy od tego snajpera. Cel, 40 metrów stąd. Załadunkowej! Nie toczna!
jeszcze dwóch! Załóż ich! Wychodzą za osłony! Tak jest! No dobra, podłóż ładunki, lecimy! Ładunki przy rurociągu zamontowane! Para Nikolaj, gdzie wy jesteście? Mam gdzieś, która jest godzina. Macie mnie połączyć z Moskwą! Zrozumiano? Powtarzam! Barków jest w powietrzu. Powiedzcie, że dzwoni generał Barków. Para! Nie spławicie mnie łatwo! Mam gdzieś, która jest godzina. Macie mnie połączyć z Moskwą. Zrozumiano? Powiedzcie, że dzwoni generał Barków. Nie spławicie mnie tak łatwo! Ty! Jeszcze tu jestem, Fara. Fara! Dawno temu mówiłem ci, Fara, że twój knajp Kapitanie, Barków nie żyje. Zrozumiałem. Ładunki podłożone, Aleks. Potwierdzam, sen. Aleks? Wiec jest otoczony. Nie wydostanę się stąd. Do roboty! Dziękuję. Tak jest. Zaczynajmy, kapitanie. Przyjąłem. Do wszystkich. Na mój sygnał. 3, 2, 1... Matuszka Rasija byłaby dumna! Gdzie lecimy? Do Urzykistanu. Do domu. Herbata? Tak, trochę stąd daleko do porządnego piwa. Rosja wyparła się Barkowa. Nie mieli wielkiego wyboru, co nie? Nie żyje. Na razie pozbyłeś się problemu, John. Na razie. Jeśli nie zadziałamy dalej... Zadziałamy. Generał Shepard zdobył akta, o które prosiłeś. O co dokładnie chodzi? O grupę uderzeniową. Mamy niezamknięte wątki. A ja je domknę. Mogę finansować agentów, nie przestępców. W takim razie ciesz się herbatą. Zachajew chce zastąpić Barkowa. Prawie udało mu się go pozbyć w Pryweci z Macmillanem. To był ojciec. A to syn, Wiktor. Urocza rodzinka. Wielcy fani Hadira. To by wyjaśniało, jakim cudem jeszcze żyje. Dotrą do niego. Więc daj mi, czego potrzebuje. Kto idzie?
Sierżant Garrick. Kyle? Wołają na niego gaz. Nigdy nic nie powiedział. John McTavish, SAS. Snajper i saper. Zwą go Soap. Dlaczego? To ściśle tajna. Oto on. Simon Riley. Brakuje zdjęcia. Jak zawsze. A co do reszty? Tylko dla wtajemniczonych. Chyba, że się dogadamy. Jak chcesz się nazwać? 141. Miasto jest ewakuowane. Alcatala przejęła kontrolę. To było kiedyś ładne miejsce. Ale już nie jest. Zachód i wschód odbudowały Verdańsk po zakończeniu zimnej wojny. Alcatali się to nie spodobało. Teraz mają pojazdy pancerne i ciężką broń. Terroryści z czołgami. Kto nimi dowodzi? Ktoś nowy. Niezła czapka. Jak się nazywa? Nie wiemy, ale ma wysoko postawionych przyjaciół. To rosyjskie dane. Skąd je mamy? Mam kontakty w Moskwie. CIA pracuje z FSB? Nie pierwszy raz. Kamarow. Kapitanie Price? Nikołaju? Byłeś niegrzeczny. Z twoich ust to komplement. Proszę, jesteśmy przyjaciółmi. Wisiałem ci. Za Bejrut. Sierżant Kamarow pomoże nam w przeprowadzeniu tej operacji. Dzięki tej nowej broni Alcatala może przejść od zamachów do regularnej wojny. To problem dla wszystkich. Stworzymy połączoną jednostkę, wytropimy nowego dowódcę Alcatali i powstrzymamy zagrożenia. Wchodzimy w to. Mów, czego potrzebujesz. I do dzieła.